Każdy z nas na pewno marzy o wolności finansowej, zwłaszcza na swojej emeryturze. I w praktyce oznaczałoby to swobodę robienia czego się tylko zapragnie i dysponowanie budżetem, który pozwoliłby na realizację naszych marzeń, komfortowy styl życia, także poczucie bezpieczeństwa finansowego. Niestety większość ludzi nie osiąga takiego celu, a statystyki nie wyglądają zbyt optymistycznie. Warto się więc zastanowić, co możemy zrobić, aby zapewnić sobie niezależność finansową w wieku emerytalnym. No przede wszystkim musimy kontrolować ryzyko naszych inwestycji. Od dłuższego czasu giełda wykazuje duże wahania, dlatego nie możemy sobie pozwolić na inwestowanie bez odpowiedniego systemu zarządzania ryzykiem. Oczywiście chcemy, aby nasze inwestycje przynosiły dochód, ale głównym celem powinno być zapobieganie poważnym stratom, gdyż duże spadki giełdowe mogą być bardzo szkodliwe dla naszego budżetu. Pamiętajmy, że wkraczając w nasze lata przedemerytalne i emerytalne, musimy zmienić taktykę z trybu akumulacji do ochrony dystrybucji. Jest to możliwe poprzez aktywne zarządzanie inwestycjami, dzięki któremu możemy dostosować nasze portfolio do zmieniającego się środowiska inwestycyjnego. Po drugie, musimy efektywnie zarządzać podatkami i tym samym zapewnić sobie maksymalny dochód na emeryturze. Podatki niestety nie znikną na emeryturze, warto więc przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, takich jak Roth IRA, oraz poprzez strategiczne planowanie zadbać o zminimalizowanie naszych należności podatkowych. Na koniec bardzo ważny element. Powinniśmy posiadać plan emerytalny, który uwzględnia wszystkie obszary naszego życia i tym samym zapewni nam wystarczający dochód na wszystkie lata emerytury. I plan ten musimy też na bieżąco analizować i w razie potrzeby dostosowywać do ciągle zmieniających się warunków. Każdego roku mamy do czynienia z nowymi przepisami finansowymi, innymi stopami procentowymi, czy też zmianami w prawie podatkowym. Ważne jest, żeby dotrzymywać im kroku. Przykładowo, rok temu zostały wprowadzone dwie ustawy, Secure i CARES Act, regulujące mnóstwo przepisów emerytalnych, których pominięcie może mieć negatywny wpływ na nasz dochód. I tych elementów, które mogą zadecydować o naszej niezależności finansowej i bezpiecznej emeryturze, jest oczywiście dużo więcej. Ważne jest, aby zawsze współpracować z doświadczonym doradcą finansowym, który pomoże Wam w osiągnięciu tego celu. Zapraszamy więc do Financial Wealth Alliance i aby umówić się na bezpłatne spotkanie, proszę dzwonić do naszego biura na numer 847-312-3454 lub skontaktować się z nami na naszej stronie na Facebook pod tytułem Zaplanuj Finanse. Zapraszamy również na nasz kanał na YouTube, też o nazwie Zaplanuj Finanse, gdzie dzielimy się wszelkimi nowościami ze świata finansów.